Proszę Państwa, zawarcie transakcji eksportowej wiąże się z możliwością skorzystania z instrumentów finansowych, które pozwolą na jego sprawną i prawidłową realizację. Postaram się przedstawić Państwu możliwe instrumenty wsparcia finansowego przydatne w trakcie zawierania transakcji eksportowej. Jedną z takich możliwości jest refinansowanie kredytu dostawcy, czyli odpowiednika kredytu obrotowego. Zapewnienie refinansowania kredytu dostawcy. Umożliwia polskiemu eksporterowi sfinansowanie dostawy lub wysyłki towarów lub usług. Środków finansowych na ten cel udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest zawarcie kontraktu eksportowego z odroczonym terminem płatności. Kredyt jest udzielany na okres powyżej dwóch lat, także z ubezpieczeniem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych czyli KUKE. Dzięki czemu polski eksporter wzmacnia swoją ofertę wobec konkurentów w zakresie kredytu kupieckiego. Kolejnym instrumentem w zakresie realizacji kontraktu eksportowego, a pomocnym w trakcie cyklu produkcyjnego jest prefinansowanie eksportu, w ramach którego udzielany jest kredyt obrotowy dla eksporterów w dewizach, wyróżniający się preferencyjnym podejściem do kwestii zabezpieczeń. Jest to ułatwiony dostęp, oraz konkurencyjnymi warunkami cenowymi, niską ceną. Kredyt ten umożliwia polskim eksporterom sfinansowanie produkcji eksportowej, odtworzenie, powiększenie i modernizację majątku trwałego na potrzeby realizacji kontraktu eksportowego. Korzyści związane z jego wykorzystaniem to zabezpieczenie kredytu w postaci gwarancji korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych oraz sesji płatności z kontraktu eksportowego uwzględniające specyfikę kontraktu eksportowego, łatwiejszy dostęp do kredytu dzięki gwarancji KUKE udzielonej w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa, jak również oprocentowanie z reguły konkurencyjne wobec oferty rynkowej. Uzyskanie takiego kredytu wiąże się dla eksportera z koniecznością spełnienia trzech podstawowych warunków. Są to krajowe pochodzenie eksportowanego produktu, realizacja eksportu na podstawie kontraktu oraz uzyskanie gwarancji korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych. Prefinansowanie eksportu to rozwiązanie służące przede wszystkim finansowaniu kontraktów eksportowych w fazie ich realizacji, czyli przed wyprodukowaniem lub wysłaniem przedmiotu kontraktu za granicę. Usługa ta jest dogodna w sytuacji, kiedy eksporter poszukuje środków finansowych na zakup surowców niezbędnych do produkcji eksportowanego towaru lub na sfinansowanie zapasów magazynowych przed ukończeniem produkcji. Czy realizacją dostawy? Zabezpieczeniem oraz źródłem spłaty tego typu kredytów mogą być przyszłe należności eksportowe wynikające z zawartego kontraktu, a płatności kontraktowe może zabezpieczyć akredytywa dokumentowa, bankowa gwarancja zapłaty, polisa ubezpieczeniowa lub też wpływy należne eksporterowi z tytułu podpisanego kontraktu eksportowego. Prefinansowanie ma więc wiele zalet z punktu widzenia przedsiębiorcy. Minimalna kwota kredytu na prefinansowanie eksportu nie powinna być niższa niż 250 tys. zł lub jej równowartość w innej walucie. Warto także zauważyć, że banki komercyjne prefinansują do 100% wartości kosztów projektu eksportowego, pomniejszonych o marżę handlową eksportera. Kolejnym instrumentem umożliwiającym zabezpieczenie prawidłowego przebiegu transakcji eksportowej jest Wykup wierzytelności eksportowych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu. Aby dokonać zbycia wierzytelności eksportowych na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, eksporter musi jednak zrealizować kontrakt na eksport polskich towarów lub usług zawarty na warunkach kredytu kupieckiego oraz uzyskać ubezpieczenie swoich należności z kredytu dostawcy w kukę. Polisa. Kredyt dostawcy, przy czym należy pamiętać, że zobowiązania eksportera dotyczące realizacji kontraktów, takie jak świadczenie usług, gwarancji i rękojmi, nie podlegają przeniesieniu. Podstawowe korzyści, które daje wykup wierzytelności eksportowych, to przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i Kuke, możliwość zaoferowania swoim odbiorcom zapłaty z odroczoną płatnością, otrzymanie płatności za towar lub usługę tuż po dostawie. A także poprawa płynności firmy eksportującej, długi termin spłaty należności przez nabywcę, brak regresu do eksportera, brak wymogu udziału banku zagranicznego. Kolejnym elementem finansowania jest Inkaso. Inkaso jest warunkową formą płatności, polegającą na pobraniu przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego określonej należności w zamian za wydanie powierzonych przez sprzedającego dokumentów. Zgodnie z ustalonymi warunkami. Jednym z instrumentów finansowania płatności przez banki komercyjne jest INKASO Dokumentowe. INKASO należy do najbardziej rozpowszechnionych form płatności w obrocie handlowym, gdyż jest stosunkowo tanie i nie wymaga angażowania z góry środków finansowych. Zabezpiecza przy tym sprzedającego przed ryzykiem odebrania towaru przez partnera handlowego bez dokonania zapłaty. Kupującemu daje natomiast możliwość odroczenia płatności do momentu otrzymania towaru. Jak wszystko, inkaso ma jednak pewne mankamenty. Sprzedający, wysyłając towar, nie ma pewności, czy inkaso zostanie rzeczywiście wykupione, a dambywca nie jest w stanie przed uiszczeniem zapłaty zbadać zgodności towaru z ustaleniami kontraktowymi. W związku z tym inkaso, chociaż oferuje sprzedającemu bezsprzecznie większe bezpieczeństwo niż płatność w rachunku otwartym, nie ogranicza ryzyka w takim stopniu jak kredytywa. Podczas realizacji inkasa banki uczestniczące w transakcji dokładają wszelkich starań, aby wykonać przekazane instrukcje. Nie posnoszą jednak odpowiedzialności za skuteczność w ściąganiu zapłaty. Banki działające na polskim rynku realizują głównie inkasa zagraniczne oraz awizują inkasa otrzymane z innych banków następujących typów. Inkaso gotówkowe typu DP Inkaso akceptacyjne, czyli terminowe typu DA. Kolejnym sposobem finansowania płatności eksportowych przez banki komercyjne jest akredytywa dokumentowa. Jest ona uwarunkowanym pisemnym zobowiązaniem banku, którym otworzył, do przekazania sprzedającemu określonej należności w zamian za prezentację dokumentów. Przy czym rodzaj dokumentów oraz termin ich prezentacji są dokładnie określone w akredytywie. Najczęściej bank otwiera akredytywy krajowe i zagraniczne oraz awizuje i potwierdza akredytywy wystawione przez inne banki. W zależności od specyfiki transakcji i indywidualnych potrzeb firmy mogą być to między innymi akredytywa potwierdzona, w której bank potwierdzający przejmuje zobowiązania takie same jak te, które spoczywają na banku otwierającym akredytywę co do dokonania zapłaty sprzedającemu w zamian za złożenie odpowiednich dokumentów. Akredytywa przenośna, czyli forma akredytywy umożliwiająca pośrednikom handlowym sfinansowanie produkcji lub zakup towaru bez zaangażowania własnych środków pieniężnych, może być przeniesiona na jednego lub wielu wtórnych beneficjentów, oraz akredytywa stand-by bardzo podobna w działaniu do gwarancji bankowej. Płatność, Realizowana jest zwykle na podstawie pisemnego oświadczenia beneficjenta, że kontrahent nie wywiązał się ze zobowiązań płatniczych. Akredytywa ta wykorzystana jest do zabezpieczenia zobowiązań powstałych, m.in. w wyniku udzielenia kredytu lub dostarczenia towarów i usług w tzw. tzw. rachunku otwartym. Do podstawowych zalet akredytywy należą: dla obu stron kontraktu skuteczne zabezpieczenie interesów, przy czym dla sprzedającego jest to pewność otrzymania zapłaty za towar lub usługę po spełnieniu warunków kontraktu oraz eliminacja ryzyka politycznego, handlowego oraz kursowego. Dla kupującego gwarancja otrzymania towaru lub usługi zgodnego z zamówieniem oraz uzgodnionym terminie. Do zalet akredytywy zaliczyć możemy także możliwość odroczenia płatności za importowany towar oraz możliwość sfinansowania należności eksportowych. Przy ograniczonej administracji i bez obciążenia bilansu firmy, tak zwane finansowanie pozabilansowe. Zagraniczne gwarancje bankowe są najskuteczniejszą formą zabezpieczenia płatności wynikających ze zobowiązań w kontraktach międzynarodowych. Jest to pisemne zobowiązanie banku, które podejmuje na zlecenie klienta do zapłaty należności beneficjentowi zgodnie z treścią gwarancji, w wypadku gdyby klient nie wypełnił w terminie swoich zobowiązań. Umownych wobec beneficjenta. Udzielone przez bank gwarancje są nieodwołalne, chyba że treść gwarancji stanowi inaczej. Wynikające z zastosowania tego instrumentu korzyści dla stron kontraktu to podniesienie wiarygodności klienta banku wobec jego kontrahenta, beneficjenta jako solidnego wykonawcę, kontraktura z płatnika, możliwość przedłożenia beneficjentowi zabezpieczenia dokonania zapłaty, Uzyskanie przez beneficjenta pewności, że otrzyma swoją należność i podniesienie bezpieczeństwa stron kontraktu w czasie jego realizacji. Bank weryfikuje ryzyka kontraktu i przed udzieleniem gwarancji doradza dokonanie ewentualnych zmian zapisów kontraktu korzystnych dla klienta.